Dzień dobry, znajdujemy się na sali fitness w Kobrzyskiej Hali Millennium. Będziemy rozmawiać z panem Łukaszem Jamrozem o zgrupowaniu, jakie ma tutaj kadra olimpijska szermierzy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jest zgrupowanie zakończające po prostu sezon, który był ciężki i wyczerpujący. Przyjechaliśmy z Mistrzostw Świata z Budapesztu około 2 tygodni temu. No i że tak powiem, panuje tutaj pełna rekreacja, żeby, że tak powiem, się roztrenować. Generalnie zawodnicy walczą na szpady. Mamy trzy kategorie jakby broni. Jest floret, szpada i szabla. Tutaj żeśmy się skoncentrowali po prostu tylko na szpadzie. Pan jest trenerem szpady czy floretu? Ja jestem trenerem floretu. Proszę mi powiedzieć, jak długo trwają przygotowania do olimpiady? No, przygotowania do olimpiady praktycznie można to nazwać takim policyklem treningowym, który trwa praktycznie 4 lata. Najważniejszy jest oczywiście ostatni jakby sezon, ostatni rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. Wtedy zawodnicy się kwalifikują na tą olimpiadę, zdobywają niezbędne punkty na zawodach Pucharów Świata. I zawsze przede wszystkim wyjazd na Igrzyska Paralimpijskie jest poprzedzony zgrupowaniem dwutygodniowym, które przeważnie odbywamy w Wiśle. Iloma olimpijczykami możecie się poszczycić? Możemy się poszczycić przede wszystkim, powiem o tym, że 3 medalistami paraolimpijskimi z Londynu. Jest to Marta Makowska, która zdobyła brązowy medal we florecie w kategorii B. Darek Pender w kategorii A zdobył złoto i Grzesiu Pluta w szabli zdobył też złoty medal. Jeszcze powiem, że są po prostu też 3 kategorie jakby niepełnosprawności. Jest kategoria A, i kategoria B i kategoria C. Kategoria A są to przede wszystkim amputanci, którzy po prostu nie posiadają kawałka kończyny. To jest przeważnie noga. Kategoria B polega na tym, że ludzie, którzy startują w tej kategorii, doznali urazu rdzenia kręgowego i są sparaliżowani od przeważnie pasa w dół. Kategoria C są to zawodnicy, którzy nie startują na Igrzyskach Olimpijskich, jednakże startują na Mistrzostwach Świata, często na Pucharach Świata. Jest ta kategoria rozgrywana. I mają wtedy porażenie również nie tylko dolnych części, prawda, od pasa w dół, ale też kończyn górnych. Przywieźliście ze sobą specjalne platformy. Czy nie mogą odbywać się treningi bez tych platform? Nie, ponieważ te platformy zapewniają stabilizację. Do tych platform przymocowane są wózki i po prostu bez tych platform by się nie dało walczyć. Oprócz tego na te tutaj zgrupowanie kołobrzeskie przyjechały również osoby nie będące w kadrze narodowej bądź w kadrze właśnie paraolimpijskiej. Są to ludzie, którzy trenują, niektórzy naprawdę bardzo sobie tak z doskoku, że tak powiem, i rekreacyjnie. Pan Tadeusz Nowicki, prezes kadry paraolimpijskiej szermierki na wózkach, prezes IKS AWF Warszawa. Panie trenerze, prezesie, proszę powiedzieć mi, jak podoba się panu obiekt, który wybraliście do treningów. No jest to wspaniały obiekt. Dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, którzy się poruszają się na wózkach, jest to bardzo ważne, że jest to obiekt bez barier. Jest to obiekt dostosowany do ich potrzeb. No przede wszystkim mamy tutaj dobre warunki do treningu, bo wszystko jest w jednym miejscu. To znaczy i zakwaterowanie, wyżywienie, no obok infrastruktura, basen do tego, żeby prowadzić zajęcia ze sportów uzupełniających, sala do gier, no wspaniała siłownia, z której nasi zawodnicy korzystają. Zresztą jest to bardzo ważne, aby szermierze, czyli ci, którzy uprawiają taki sport bardzo techniczny, mogli korzystać i mogli uprawiać takie właśnie sporty kompensujące, uzupełniające, i tutaj mają takie pełne możliwości. No, ta sala tutaj fitness, specjalnie przygotowana dla nas na ten czas, na ten okres, spełnia wszystkie wymogi. Trenujemy tutaj sobie tą szermierkę, oglądamy się w lustrze, możemy poprawiać swoją technikę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, także no, chcielibyśmy tutaj przyjeżdżać częściej, aczkolwiek jedyną barierą jest jednak dość duża odległość między Warszawą, skąd rekrutuje się najwięcej szermierzy z kadry narodowej,
do tego Kołobrzegu. No ale z czasem może i ta bariera będzie pokonana, ponieważ Polska zakupiła znakomite pendolino i być może, jeżeli tylko tory i szyny na to pozwolą, to ten czas podróży się troszkę zmniejszy. Ale nie, ja to żartowałem, ponieważ my tutaj przyjeżdżamy samochodami, no ale też drogi mamy coraz lepsze, a więc już no możemy liczyć na to, że może, mówiąc tak żartobliwie, że będziemy tutaj częściej przyjeżdżać, ale przynajmniej chcielibyśmy raz w roku się tutaj pojawiać. No właśnie, Kołobrzeg jest miastem bez barier i Marcin Racinowski bardzo mocno prężnie działa w Kołobrzegu i ściśle współpracuje z osobami niepełnosprawnymi w całej Polsce. Chciałam zapytać, czy to on wyszedł do was z propozycją, żebyście tutaj przyjechali, czy po prostu sami znaleźliście obiekt i osobę do współpracy? Nie, sami nie. Oczywiście to była inicjatywa Marcina, który zna tak wielu ludzi w Polsce, właśnie ludzi niepełnosprawnych, którzy gdzieś są też animatorami sportu i sam dotarł do kolegów, którzy są naszymi członkami naszego klubu. No i raz już ich tutaj zaprosił, znaczy to, że oni byli tutaj chyba trzykrotnie. Zdobyliśmy taki w związku z tym test w ubiegłym roku, w poprzednich latach. No i właśnie ci nasi zawodnicy po prostu powiedzieli, że tutaj jest wspaniały obiekt. Marcin też przyjeżdżał do nas do Warszawy. Poświęcał się, można powiedzieć, w ten sposób. Zaczął uprawiać szermierkę. Startował na naszych zawodach. Nawet startował w Pucharze Świata w Warszawie swego czasu. No i cały czas nam mówił właśnie o tym obiekcie i wreszcie przekonał także mnie, żeby tutaj przyjechać z kadrą Polski. Czy jest szansa na zorganizowanie jakichś zawodów szermierskich w Kołobrzegu? Zawodów tak, ale natomiast bardzo, do zawodów jeszcze wrócę, natomiast rzeczywiście zastanawiamy się tutaj z Marcinem, jak, co możemy zrobić, żeby również i tę dyscyplinę sportu udostępnić niepełnosprawnym mieszkańcom Kołobrzegu i okolic, no ale to znaczy udostępnić tak jakby na stałe, żeby mogli oni tą piękną, widowiskową, bardzo elegancką dyscyplinę sportu i bardzo taką dyscyplinę, która jest takim skutecznym środkiem rehabilitacji tych osób, jako że niepełnosprawni szermierze no w czasie tych typowych akcji szermierczych wykonują setki ruchów, które bardzo ich usprawniają, nie wiedząc nawet, że po prostu ćwiczą, że się rehabilitują. A więc warto by tą dyscyplinę tutaj upowszechnić. No niemniej problemem jest po prostu brak trenera. To jest, wszystko jest, są doskonałe warunki, brak barier i dużo osób chętnych do uprawiania tego sportu, w ogóle do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej wśród niepełnosprawnych. Natomiast no, problemem jest to, że jednak, żeby uprawiać szermierkę, no musi być tutaj przynajmniej jakiś trener, no jakaś, nawet jeśli nie ma tradycji, to chociaż żeby się udało ściągnąć albo kogoś przyuczyć, no, jakiegoś trenera, być może spośród osób niepełnosprawnych, bo to jest pewna tendencja po prostu w sporcie osób niepełnosprawnych, że najlepszym trenerem, najlepszym instruktorem jest również osoba niepełnosprawna. No to byłoby najlepiej, gdybyśmy takiego drugiego Racinowskiego mogli sklonować po prostu, który by poświęcił pół roku na to, aby się tego dyscypliny nauczyć i tutaj po prostu już potem jako instruktor działać. A my wtedy byśmy przyjechali. My możemy jako klub, Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa, pożyczyć, udostępnić sprzęt i to deklaruję już teraz. No. Ale trenera trzeba mieć, ponieważ musi być osoba, która się na tym zna, no i która trzyma wszystko w ręku i będzie zachęcać tych, którzy by chcieli tą piękną, jakże widowiskową i jakby tą prozdrowotną dyscyplinę uprawiać. Piękna, widowiskowa, prozdrowotna, przy tym elegancka i można ćwiczyć grację, czyli idealna dyscyplina dla kobiet. Ile kobiet trenuje szermierkę? No na szczęście mamy kilka kobiet, ale nie, to jest rzeczywiście z kobietami, to zawsze jest ten problem, że jednak no nie tak chętnie garną się do tego sportu, aczkolwiek jeżeli już trafią, to chętnie u nas zostają, ze względu być może na towarzystwo wspaniałych szermierzy, których u nas, tych przystojnych panów jest bardzo dużo. No i my tylko możemy zachęcać kobiety do tego, aby tą dyscyplinę uprawiały. Raz, że
właśnie jest to zmiana elegancka, raz, że można założyć śnieżno-biały strój, że lśniące szable, lśniące florety, szczękling, no wszystko to powoduje, że ten sport jest bardzo atrakcyjny, kobiety podobają się mężczyznom, a mężczyźni uprawiający tę dyscyplinę podobają się kobietom. Mało kobiet na wózkach właśnie uprawia dyscypliny sportowe. Tutaj głównie w Kołobrzegu są zawody w podnoszeniu ciężarów, bądź też koszykówka na wózkach. A wy możecie poszczycić się panią, która jest olimpijką. Tak. Czy mógłby pan przybliżyć jej postać? No to jest legenda właśnie już polskiego sportu, a szermierki na wózkach w szczególności. Jest to Marta Makowska, która brała udział w kilku igrzyskach paralimpijskich, między innymi w Sydney, gdzie wystartowała po raz pierwszy i tam zdobyła aż 4 złote medale. Było to możliwe dzięki temu, że Polska, że wtedy jeszcze rozgrywano zawody drużynowe i poza 2 złotymi medalami, które Marta zdobyła we florecie i w szpadzie indywidualnie, jeszcze wraz ze swoją drużyną, która też była bardzo dobra, bardzo silna, ta drużyna też zdobyła złote medale i stąd Marcie Makowskiej przypadło w udziale właśnie 4 złote medale. Weszła ona właśnie do historii światowej szermierki w Sydney. Jest jej gwiazda w takiej alei gwiazd, obok gwiazdy na przykład Roberta Korzeniowskiego jest też gwiazda Marty Makowskiej, o czym Polacy nie wszyscy wiedzą. Po prostu społeczeństwo australijskie no, chciało tak samo traktować z mistrzów olimpijskich, jak i paralimpijskich i bardzo tam doceniało osiągnięcia sportowców niepełnosprawnych i w ten sposób właśnie uhonorowało wszystkich mistrzów, tworząc taką właśnie aleję gwiazd sportu paralimpijskiego. Marta poza tym wspaniałym sukcesem, no jeszcze wielokrotnie zdobywała przez kolejne lata i po dzień dzisiejszy zdobywa medale na imprezach najwyższej rangi, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Zdobyła również medal na Igrzyskach Paralimpijskich w Londynie. No tym razem byliśmy na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie dosłownie miesiąc temu. Wróciliśmy. Niestety tam Marcie się nie udało tego medalu zdobyć. Po prostu konkurencja jest coraz większa. Szermierka na wózkach rozwija się na świecie. No i po prostu już cieszyć się trzeba z każdego zdobytego krążka. Nie zawsze się go uda zdobyć. Ale wierzymy, że Marta, jak i jej koleżanki i koledzy no będą jeszcze przysparzali nam wiele radości na kolejnych zawodach. Oprócz osób niepełnosprawnych, pana jako trenera, przyjechały z wami również osoby pełnosprawne. Jaka jest ich rola tutaj? No niektórzy to są byli po prostu zawodnicy, to są wszystkim trenerzy, którzy kiedyś byli zawodnikami, potem studiowali w Akademii Wychowania Fizycznego, tam zrobili specjalizację trenerską i są dzisiaj trenerami. Więc no, chociażby z tej racji tutaj udzielają lekcji, no trenują, ale też siadają na wózku i walczą z nimi, bo to jest najważniejsze, by zawodnicy niepełnosprawni mogli po prostu także walczyć z szermierzami pełnosprawnymi i taka walka z szermierzami jest absolutnie możliwa. Są też, i tutaj też może będziecie mogli Państwo zrobić wywiad z kolegą, który przyjechał do nas z Katowic, jest członkiem kadry juniorów, kadry narodowej i miał obóz w Człuchowie do niedawna i tydzień temu ten obóz się skończył, to jest niedaleko. Poprosiliśmy go, poprosiliśmy trenera kadry, aby być może zechciał kogoś delegować właśnie tutaj do nas. No i traje przypadło właśnie na Mikołaja Smułkę z Katowic i on tutaj dzisiaj walczy. No przyszedł pierwszy raz, nigdy jeszcze nie miał udziału usiąść na wózku i zmierzyć się z szermierzami niepełnosprawnymi. No pierwsze pojedynki były dla niego po prostu pełne bolesnych porażek. Odczuwał to boleśnie, ale powiedziałem, żeby się nie załamywał, że my jesteśmy naprawdę dobrzy, liczymy się, przecież polska szermierka się liczy na świecie, polska szermierka na wózkach, no by tutaj starał się poznawać tajniki tej szermierki i już teraz walczy jak równy z równym, ale chciałem powiedzieć, że często właśnie prowadzimy takie pojedynki integracyjne przy okazji rozmaitych zawodów właśnie integracyjnych, które Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie promuje teraz po prostu jako swoisty znak czasu. I
i często w takich walkach szermierzy, znaczy nigdy nie jest znany wynik takiego pojedynku pomiędzy szermierzem pełnosprawnym a niepełnosprawnym, gdyż decyduje wtedy rzeczywiście tylko ta technika po prostu ręki, ponieważ szanse są wyrównane. To wszyscy się dziwią, jak to jest możliwe, że taki myślą może, że ten szermierz, który chodzi, to pewnie sobie tu biega i walczy na stojąco. Nie, nie. Żeby, musi być tak w sporcie, no żeby szanse były wyrównane, żeby wszystko odbywało się zgodnie z regułą fair play, to znaczy szermierz pełnosprawny musi usiąść na wózku i w tym momencie szanse są wyrównane. I okazuje się, że bardzo często mistrz pełnosprawny szermierki przegrywa. Ale też i czasami wygrywa, w związku z tym są emocje. My zastosowaliśmy jeszcze taką metodę, jaką często stosuje się w golfie, kiedy profesjonaliści walczą z amatorami. Po prostu jest taki system punktów handicapowych. Jeżeli widzimy, że do pojedynku staje w szranki zawodnik niepełnosprawny, ciężko poszkodowany, z jakimś dużym stopniem niepełnosprawności, który ma problemy z utrzymaniem tułowia w pozycji wychylonej, to wtedy przyznajemy mu jakiś handicap punktowy. Na przykład zaczyna od walki powiedzmy 3-0, a walczą do 15 trafień. Albo jeżeli to walczy kobieta jeszcze, to też ma jakiś tam handicap troszeczkę większy. I wtedy mogą walczyć kobiety z mężczyznami na przykład. Oczywiście fachowcy, czyli zakładam, że to my, decydujemy, jaki handicap się przyznaje. A jak walczą osoby praworęczne z leworęcznymi? No, to można by powiedzieć, że tutaj też by należało taki handicap zastosować, ale oczywiście ten handicap już ma osoba leworęczna, no ale oczywiście tego nie ma. Po prostu pełnosprawny szermierz musi się uczyć walczyć z leworęcznym zawodnikiem. I świetny pani da przykład, bo ja właśnie uważam, że w przyszłości powinno się organizować po prostu zawody, no przykładowo w tej szermierce, zawody szermiercze dla wszystkich. I przykładowo Mistrzostwa Polski w szermierce. I nie, że będą to obok gdzieś w tym samym miejscu, ale na oddzielnej planszach zawody dla szermierzy na wózkach. Nie, są Mistrzostwa Polski. Pani Marta Makowska, wielokrotna mistrzyni paraolimpiad w szermierce, nie wiem, posiadaczka gwiazdy w Alei Sportowców w Sydney. Pani Marto, jak podoba się pani Kołobrzeg? Kołobrzeg jest bardzo przyjaznym miastem dla osób niepełnosprawnych. Tutaj spacerując po mieście nie napotkałam jak na razie na żadne trudności. Super pogoda, super plaża. Dużo atrakcji, także polecam na wypoczynek. Tak jak już wspomniałam, jest pani wielokrotną mistrzynią olimpijską. Jakimi sukcesami może się pani pochwalić? Moje największe sukcesy sportowe to 4 złota z paraolimpiady Sydney, no i jeszcze 3 brązy z pozostałych, z Aten i z Londynu. Właściwie najcenniejszy medal teraz po powrocie właściwie z przerwy macierzyńskiej, tak, udało mi się jeszcze wywalczyć brąz. Chciałabym zapytać, jak pani długo przygotowywała się, jak długo pani trenuje szermierkę? Ja trenuję szermierkę od właściwie 18 lat, także kawał życia, ponad połowa życia mojego spędzona na planszach treningowych, na zawodach. Jest to świetny sport dla kobiet niepełnosprawnych, również pełnosprawnych. Jakby pani je zachęciła do uprawiania tego sportu? Jest to sport naprawdę, naprawdę fajny. Oprócz treningów takich fizycznych jest tu duża praca wykonywana nad własnymi emocjami, nad psychiką, bo trzeba się wykazać silną psychiką, zimną krwią, opanowaniem i też wytrenowaniem technicznym. I to wszystko w połączeniu daje mieszankę wybuchową właściwie. Bardzo wiele pozytywnej energii, emocji. Polecam. Jaką bronią pani walczy? Bo wiemy, że są 3 rodzaje broni w szermierce, a jaką pani się posługuje?
Ja walczę we florecie i w szpadzie. A teraz jeszcze pytanie troszeczkę z innej beczki. Tak jak pani wspomniała, jest pani mamą. Zaraz zacznie się rok szkolny. Jak pogodzić sport i macierzyństwo? No nie jest to sprawa łatwa, bo właściwie odkąd na świecie pojawiła się córeczka, muszę godzić właśnie i pracę zawodową, i treningi szermiercze, i właściwie rolę mamy, mamy i żony, także nie jest to łatwe, trzeba iść na różne kompromisy, troszeczkę mniej czasu jest na treningi, kosztem właśnie czasu poświęconego dla dziecka, ale myślę, że satysfakcja jest duża na wszystkich polach tak życiowych. Tutaj na tym obozie jest właśnie z panią mąż i córka. Tak, udało nam się przyjechać razem, troszeczkę odpocząć wspólnie po trudach właściwie przygotowań do Mistrzostw Świata i bardzo się z tego cieszę, że możemy spędzić ten czas razem. Czy na mistrzostwa jeździ pani sama, czy również zabiera pani ze sobą rodzinę? Nie, na mistrzostwach jeżdżę sama. Czasem właściwie w zeszłym roku mężowi udało się zorganizować wyjazd z córką na paraolimpiadę do Londynu, gdzie mogli mi kibicować, ale to było duże przedsięwzięcie. Dziękuję pani bardzo. Jeszcze dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.